Panowie, nie wiem czy wiecie, ale w wolnym czasie zrobiłem przyspieszony kurs pierwszej pomocy i przy okazji również skończyłem swoje studia lekarskie. O. Teraz jestem doktorem Mandzio. Doktor Mandzio! Doktor Mandzio! Łamane serce! Dlatego masz X, tak? Dobra, dobra, full focus. Na samym początku musimy znaleźć karty swoje. Ja już swoją mam. Znalazłem misia. O, karta, nie wiem. Ja mam czekoladę. Dobra, są karty, faktycznie. Ty, a to jest... Nie no, ale to... Dobra, teraz trzeba ją schwycić, tą kartę. Dobra, mam kartę. Myślałem, że Bladiemu, kurde, i co, wy zostawiliście z tą kartą, która jest tak daleko? Dobra, ale dobra, panowie. Moja, moja! Daj. Ja jestem już gotowy. Let's go. Bob ty, czeka na nas. Dobra, trzeba odpalić. Ty, wiatr, karta w ogóle drzwi przytrzymał. Dobra, siostry. Ale lagi uwaga, serce, trzeba wymienić serce. Dobra, serce. Panowie, spokojnie. Poproszę na samym początek młotek. Proszę. To się dobrze, to nie również może się nadać. To również. Proszę rozbić pacjentowi żebra. Tylko zdecydowanie. Mądry. Dobrze. Bardzo ładnie. O, dobra. I teraz? Super, dobra, świetnie. Dobra, stop. I teraz żeberka. To tak, ja wezmę jedno, mogę wziąć jedno w sumie. Proszę wszystkie... Ale żebro wziąłeś. Żebro! Proszę mu rękę przyspać. O nie, żebro, co ty zrobiłeś, Żebro, dobra. Szybko, siostro Basa. Naprawiliśmy rękę, jest krew spokojnie. Gdzieś? Jest gdzieś krew? Tak, gdzieś powinna się walać. Proszę mu tam doładować krwi. Proszę doładować pacjentowi krwi. Dobra, czy ja mogę wyjąć te żebra? Przepraszam bardzo. Proszę bardzo, ja mam krew. Są idealnie połamane. Daj krew. Dobra, ja wyciągam jedno żebro, kładę to tutaj. To nie jest żebro, bloody pajac! To było dobra, płuco. Ale muszę dobrać do serca się łady, dobrać. Dobra. Dlatego usunąłem mu płuca, bo potrzebuję no czemu? Rękę. Dobra, ale czemu rękę urwa? Kto nie urwał rękę? Nie wyrywajcie mu ręki, no proszę was, Jezu, bo wstyd przepraszam robicie. Przepraszam za moją siostrę, ona po prostu nielegalne przeszczepy. Przepraszam bardzo, ręka naturalnie odpadła. No kto urwał prawą rękę teraz? A diabeł urwał, przepraszam. Dobra, już przymocuję, co się stało? Panowie, już daję mu krew. Chłopaki ręki urywają. Ja mu daję krew już. Przyda mu się krew, bo... Dobra, na spokojnie. Wszystko mam pod kontrolą, o tak? Jezu, znowu mu upadła tak mało. Poziom krwi chyba nie jest pod kontrolą. Właśnie zginął. Nie, dobrze było. Porażka, dobra. Ej, Bloody, to twoje drugie imię jest. Ja proponuję nowe porządki. Pan Bloody nie zbliża się do naszego pacjenta. Żeby głosowanie przeszło, potrzebujemy 3 głosów. Za. Plus 1. No to przeszło. Panie Bladuszu, zakaz zbliżania się do naszego pacjenta. No dobra, nie będę się zbijał, ale nie uda wam się bez mojej pomocy wygrać. Oj, wydaje mi się, Bloody, że to właśnie może być nasz sekret, żeby wygrać. Oj, nie, byczku. Jestem profesjonalistą, jeśli chodzi o leczenie. Tu jest, kurde, cały ten magazynek z wodą, może tym się zajmiesz. Panowie, zanim klikniemy ten duży czerwony przycisk, proponuję przygotować sobie krew, płyny i wszystko. Ja potrzebuję krewka. Strzykawka, środek dobra, koagulujący. Kto trzyma tą wódę? Ja mam. Ja trzymam wódeczkę. Dawaj wódę. Oj, spadła. Upadła. A co tu jest? Strzykawki. Ja wezmę jedną. Dobra, nie no, ale po co te strzykawki bierzecie teraz? Na chcę jedno, przygotujcie jedno po prostu. Ja przygotuję tutaj, już będzie. Słuchajcie, gdzie na mamy stole nasze narzędzia? Panowie, gdzie mamy nasze narzędzia, żeby przeprowadzić operację? Potrzebujemy. Tutaj jest stołek jakiś, może tym stołkiem. Nie. Stołek nie? To nie jest odpowiednie narzędzie, siostro Bloody. Do usuwania żebra? Jest idealnie, właśnie idealnie. Potrzebujemy. Tak, o, tu są narzędzia. O, mam siekierę. O, otworzyłem magazyn, panowie. Skalpelek. Proszę wziąć w ilości sztuk 1. Dobra, ja jestem drwalem, bo się znam na drwalstwu. Panowie, ale proszę chodzić z nożem skierowanym w dół, żeby nikogo nie dziabnąć przypadkiem, no chyba, że ale jest to Bloody. Ja pragnę tylko powiedzieć, że siekiera to nie nóż i mogę skierowaną prosto mieć. Takie są zasady. Dobra, panowie, odwróć się. Ja 3 noże jednocześnie wiozę, nie wiem jak. Skalpel, co ty próbujesz mi? Zrobię ci skaryfikację, co? Nie popka z ciebie zrobię. Będziesz wydawał gang Albanii. Dobra, mamona z tego leci. Dobra, czy jesteśmy gotowi dobra, do operacji? Dobra, jadę z nożami, ostrożnie! Ale po co jedziesz ze wszystkimi nożami? Wystarczy nam jeden. Siostro nie, Zacha. Nie, wszystkie trzeba, wszystkie dobrze, trzeba. Dobrze, no nie, niech weźmie wszystkie. Wszystkie! Się, bo to wiesz, a, bardzo delikatna operacja. No chciałem, żeby trochę szybciej przyjechały. Mi się wydaje, że czas rozpocząć operację. Dobra, dobrze, ja już jesteśmy gotowi. Z toporem, tak. Dobra. Ćwicz toporem. 3, 4. O, nie trafiłeś przycisk, staraj się. 3, 4. S. Bob czeka, dobra. Wal. Żebra, spokojnie, ale spokojnie. Żebra, nie tym, nie siekierą, nie siekierą. Młotkiem. Dobrze, siekierą, przecież dostali te żebra. Ja się boję, że zaraz mu utkniesz głowę. Czy możemy wziąć jakiś stołek czy coś? Dobra, poczekajcie, łatwiej będzie, jak wejdę na niego. Nie no, co ty robisz? Dobra, spokojnie, ja byłem profesjonalistą. Spokojnie, dezinfekowałem buty, także easy.
Dobra, spokojnie. Panowie, ja mam profesjonalne narzędzie. Dobra, Mandzio, dawaj, dawaj. Dobrze wam idzie, mamy dobrze to. Wam idzie. Jesteście profesjonalistami. Aha, dobra. Nie no, znowu rękę nie urwał! No porąbałeś go! Nie no, to porąbałem! Dobra, ty urwałeś mu rękę! I nogę! Szybko, szybko, dobra, szybko, panowie. Montować go szybko! Wie ktoś może, którym mięśniem się bierze i pobiera. Dobra, poczekajcie, stop! To tak, stop. Ja uzupełnię mu krew może. Uzupełnijmy mu krew, ponieważ zaraz umrze ten pacjent, okej? Okay? Nie chcę nic mówić, ale tym razem nie zbliżałem się do pacjenta i to nie ja mu odwaliłem. Panowie, ja butlą z tlenem to te żeberka. Ładuję mu trochę krwi dodatkowej. A, ja mam zarąbisty pomysł, ja wiem dlaczego się kiera nie działała, panowie. Dobra. Zaraz to naprawię, spokojnie. Dobra, czy ktoś może żebra odebrać, bo ja nie wiem, czy trzeba coś jeszcze. Ej, gdzie są truskawki z krwią? Ja się tutaj mam jedną, ale niestety dobra. Moja ręka jest trochę źle obrócona. Idealnie złapałem. Dobra, ale nie krwawi, luźno. Ale nie o to chodzi, żeby krew był zupełnie, wiesz? No ale ja już zrobiłem siekierą! Ale on ma mało krwi, czekajcie. Żebra trzeba wziąć. Mało krwi ma. Ale w technice? Widzicie, jak w dwa palce o, widzicie, od razu ma więcej kolorów. Jedno żeberko, panowie, drugie żeberko. Mi się wydaje, panowie, że trochę ta noga przeszkadza w wyjmowaniu żeber. Nie, może ją nie. Oj! Dobrze, spokojnie. Ręka, szybko, traci krew. Ten, zaprawię rękę, szybko musisz. No proszę, włóż tą rękę, oprócz ją. Dobra, panowie, ja trzymam jego żebro. Nie, to jest wyrywaj żebro. Nie mogę, jestem za słaby. Panowie, trzymam jego żebro, ktoś proszę, żeby w nie uderzył, ale tak, żeby mi nie odciął palców. Ej, wyjmiemy już serce, Mandzio, bo nie damy rady. A, no dobra, to nie rozbijaj, nie rozbijaj. Okej, dobrze. No weszło S. Ej, jak coś, Mandziu, to zobacz, z tej strony. No patrz, no i teraz elegancko z tymi żebrami. No. Poczekajcie, panowie, nie wyjmujcie jeszcze niczego. Gdzie mamy w ogóle inne serce? No właśnie, może przynieśmy inne serce. Dobra, na samym tu jest początku. Serce. Dobra, jak coś, ja już trzymam za płuco, także mogę wyrywać, nie? O, panowie, ja tutaj mam gabinet. Panowie, ja mam dla niego idealne serce. Już do was idę, poczekajcie sekundę. Dobra. Problem jest taki, że już tam się chyba krew skończyła, panowie, więc trzeba to perfekcyjnie. Ale spoko, na razie nie krwawi, tylko żeber. Piękne serce, czyż nie, Bloody? No, ej, jaki to jest ładny pokój w ogóle, co nie? Dobra, panowie, dobra. Macie serce? Mam. Dobra, panowie, speedrunujemy to. Po płucu. Dobra, bierz lewe, ja prawe biorę. Dobra, stop. Jedno. Dobra, serce zabierz. Dobrze, coś mu tam zabrałeś, żebro, zabierz serce, wyciągnij serce. Nie no, płuco, płuco. Ręka mu. Dobra, serce zabierz, zabierz serce. Już, poczekaj, nie pchaj się z dodatkowym sercem, bo nie mogę się zmieścić, czekaj. Takie średnie to serce. No, nie mam podłącz tego. Mu rękę, rękę mu podłącz, no umiera. Dobra, spokojnie. 500 krwi ma. Ej, on umiera, ty, a rękę, kto mu urwał znowu rękę? Nie. Diabeł. Dobra, okej, i wskakuję na pacjenta. Ej, znalazłem oko jak coś. No super, oko potrzebuję. Serio mu galaretkę chcieliście wszczepić? No Jezu, no słuchaj, no cukier do serca. Nie, no to już dobrze idzie nam. Już jest ja teraz, ja proponuję, żebym ja teraz przejął stery i będę bardzo delikatny. Dobrze, siostro Bloody, teraz ty przejmujesz stery. Teraz siostra Bloody teraz przejmie stery. I proszę na mnie nie podnosić głosu, bo sądzę was o rasizm. Dobra, ale następną operację ja robię. Operację? Apelację. No. Apelacji. Apeluję o operację. Dobrze, słuchajcie, to ja się zajmę tym, czym się zajmę najlepiej. Identyfikator znajdę. Tak, znajdź identyfikator, jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Dobrze. Dobrze, panowie, a raczej w większości dobrze. Panie, chwalić panów. Dobra, tutaj. Tak, proszę. Stop, tak. Nie, proszę serce, znajdźmy może na samym początku to serce. Pomysł. Dobra, gdzie jest serce? Podoba mi się ten gdzie plan. Jest serce? A czy najpierw nie musimy stare tutaj wrzucić? Oj, dziwne, jakbym go rozwalił, co to jest? Musimy znaleźć serce. To jest a czy tutaj nie powinniśmy wrzucić stare serce? Gdzie? W co? A, to wtedy nowe wyskoczy, bo tam było coś. A, nie, tutaj identyfikatorem trzeba, panowie. A, dobra, bo trzeba tu stare serce wrzucić i wtedy się otworzy, tam jest nowe serce. Dobra, przynieście identyfikator tutaj, żeby już tutaj identyfikator, stał. No. Przepraszam, co są tu za hałasy? Pielęgniarzu, za czekaj, cicho. Ktoś w wentach siedzi. Kto jest impostorem? Ktoś w wentach siedzi, ja sobie dobra, gdzie jestem? Do jakiś dobra, idę po identyfikator. Dobra. Mam niebieski identyfikator nowy. Idę. Siostro, Mandzio, przygotuj strzykaweczki. Właśnie z tym się zajmuję. Doskonale. Ej, panowie, czy mam ten identyfikator, proszę bardzo. Pok. Dobra, gdzie jest? Siekiera. No tak, co jest? Siekiera i jeszcze gdzie jest skalpel? Ja potrzebuję skalpela. Bo jest identyfikator i serce potrzebne, dopiero się wtedy nowe serce otworzy. Czyli musimy serce wyciągnąć, panowie. Panowie, słuchajcie, ja proponuję tak. W momencie, kiedy już wyciągniemy serce, niechaj ja użyję tego żółtego płynu, żeby nam się pacjent nie wykrwawił. To się nazywa sikiem, Andrzej.
O Jezu. Jestem gotowy do operacji. Dobra, proszę. Dobra, czy my mamy młotek? To tak, proszę tutaj pielęgniarzu Zacha przyjść z młotkiem, będziesz usuwał. Idę z młotkiem, uwaga, będzie walony młotkiem. Dobra, proszę się ustawić po drugiej stronie pacjenta. Ja będę po tej stronie. Diabeł, ty będziesz kontrolować przy krwi. Dobra, proszę wezwać pacjenta. Proszę wezwać Boba. Dobra, uwaga. Zacha, usuń żebra. Ej, środek koagulujący spowalnia wypływ krwi jakby? Coś powiem takiego? Więcej, dobra. Całkowicie stopuje. Dobra, to może dawaj. Na początek pasuje to ale zrobić. To dopiero jak już leci krew. O, dobrze. To idę koagulujący, żebro, uwaga, żebro. Ja mam. Dobra. Jak zacznie krwawić, to ja to zrobię. Zatem delikatnie, powoli, panowie, dobra, to nie jest wyścig. Tak, to jest operacja bardzo ostrożna. Tutaj trochę po mojej stronie bardziej. O, dobrze. Bardzo dobrze, moment, bo żołądek spokojnie, nie krwawi jeszcze nie krwawi, spokojnie, powoli. Nie, bo zahaczyłem o żołądek. Moment, dobra, bo tu trzeba będzie chyba ratować pacjenta. Wyjmij ten młotek, jeśli możesz. No właśnie, utknął niestety. Dobra, jak to się stało? Pielęgniarzu Zacha, zahaczyłeś o jego rękę, ostrożnie trochę, dobra? Czy przestał krwawić? Nie, krwawi nadal. Zamontuj mu Zacha natychmiast rękę. No próbuję! Zamontuj mu rękę! Nie mogę chwycić ręki! Dobra, musisz koagulant wsadzić, Mandzio, bo będzie przypał. 3400. Leci, dobra, stop, ja dobra, krew. Dobra, udało się. Uzupełnijcie ostrożnie z tą ręką, proszę zamontować mu rękę. Słuchajcie, to jest normalne, zawsze podczas operacji trochę się krwi traci, to nie jest nic dziwnego. Nie, jeszcze nie, moment. Panowie, znowu traci krew, proszę tutaj, gdzie mu tu wciskasz? Teraz? Dobrze, teraz proszę mu uzupełniasz. Proszę natychmiast zamontować pacjentowi krew, panie. Okej. Ale dobra. Pacjent znowu traci krew, co się znowu stało? Czekaj, bo mu głowę ktoś urwał. Kto mu głowę urwał? No ty chyba, Zacha, ten zamontuj mu głowę z powrotem. Zacha, zamontuj mu głowę z powrotem, proszę cię. Spokojnie, pacjent. Dobra, zamontowane, Okej. Nie, no spokojnie, spokojnie. Dobra, teraz czekajcie, muszę płyn zmienić, bo kolagujący płyn już mi się kończy tutaj, biorę nową strzykawkę. Ostrożnie, proszę nie popychać, bo ja będę teraz operację robił delikatnie. Dobra. Proszę mnie teraz nie popychać. A ile on ma krwi teraz w ogóle? Powoli. Spokój. Obserwujmy mistrza walki. Szybko załatować rękę. Ręka urwa. Jak to jest, że my ręki te urywamy ciągle? Ja nie wiem, czemu on ma taką delikatną tą rękę. Czekaj, bo się aktualnie bijemy o tą rękę. Masz, montuj. O, dobra, jest. Dobra, udało się. Dobrze, słuchajcie, potrzebujemy krwi. No co jest, mu rękę urwało! Dobra, szybko krew. Nie, no w życiu tego nie zrobimy, co nie, rękę po prostu urywa mu. Dobra, to teraz tak, muszę wam usunąć serce. Nie, no dobra, serce. Speedrunujemy to, panowie. Nie, dobra. No czekajcie, jest krew tutaj, diabeł, tutaj są dwie krwi. Dobra, wyjmy. Czekajcie, krew, na samym początku krew. Stop. No dobra. To znowu uwaga. Coś wyrwał, posłuj słyszałem. Posłuj się Zacha. Spokojnie, panowie, spokojnie. I tak to trzeba usunąć, żeby do serca nie, no nic mu nie spada przecież. Ty, no co jest? O, do serca lecz. Trzeba mu dobrać. Ale tu strzykam. Nie dosięgam do serca, bo jest strasznie daleko. Nie mogę złapać jego serca. Jest strasznie... Ach, próbuj złapać jego serce. Dobra, uwaga, mama! Dobra, wyciągnij za niej serce do właściwego miejsca. Mam! Dobra. Lecimy! Dobra, szybciutko, proszę za jej nie serce. Nie mamy krwi, panowie, ogólnie, szybko. Dobra, speedrunujemy to. Lecę serce. Dawaj po serce, szybciutko, ja już dawaj serce. Ja mu daję krew, ostatnia krew. Ja już czekam z tym, nie z żebrem, tylko dobra, z bierz serce. Szybko serce, panowie, szybko. Dobra, dawaj serce, szybciutko, nie stresuj się. Panowie, ja trzymam jego płuco. Panowie, mamy płuca, tylko serce, tylko serce. Badaj serce, super. Mamy to, piąteczka! Piąteczkę przybijesz! Chodź! Udana operacja! Profesjonalna operacja, byczki, zrobiliśmy to! Easy clap normalnie! Udało się, panowie, pięknie, poziom ukończony, prościutko, pięknie! Było gorąco, przyznam szczerze! Sukces i rękawiczki dostaliśmy! W ciągu mnie jeździ się byśmy garnek dostali zaraz, ja pierdykam prawie... Garnek? Nie no, garnek to bym wziął! I nadal mamy pierwszy poziom, więc jest nieźle! Pierwszy znaczy najlepszy! Pierwsze dokładnie. Miejsce. Dobrze, pierwsze panowie, miejsce, że daliśmy mu płuca, przynajmniej może wziąć teraz świeży oddech. Też właśnie żadny ekran? Nie. A, to już wiemy, dlaczego tyle lecimy. Następną misją będzie zbudowanie lepszego Boba. Nasz ulubiony pacjent wrócił z nowymi, fascynującymi przypadłościami. Trzeba je wyciąć od piłowca albo wyrwać z niego. Zadanie pierwsze, wylecz pacjenta. Drugie, w ciągu 5 minut. I trzecie, z utratą mniejszą niż 400 ml krwi. Na pewno się uda. 400 ml krwi to jest niemożliwe w naszej ekipie? Mów za siebie. O, będziemy mieli pierścionek za to. No, w sumie niby lepiej, ale już tutaj mamy pacjenta od razu. Tak nie spodziewałem się, że tak
szybko. Dobra, co my musimy zrobić? Dwie ręce chyba wymienić z tego co widzę. To lajtowo, I guess? Dobra, to weźcie dobra, może damy. Czekajcie. Teraz panowie, słuchajcie, jest nas czterech. Przygotujmy jedna lewa ręka, jedna prawa ręka i weźmy mu tak od razu wymienić. Stymulant potrzebny od razu, żeby wstrzymać stymulant, żeby nie stracić krwi. Tak, wstrzymujmy ten stymulant, ja już ale czemu to jest zamknięte w ogóle? Czemu albo będzie trzeba znaleźć otwarcie pewnie. Tam jest przycisk, czekajcie, tutaj jest przycisk. Nie, tam jest przycisk gałgany, o. Nacisnąć musi się po prostu. O, i już po prostu weź. O, ty piłka jest normalnie, wpiłem, ale... Aha. Dobra, to idźcie po ręce zapasowe, ale nie możemy, no drzwi tu są. Tu są. Dobra, to ekwipunek. Ale wyczerpane, a tu jest prawa noga i lewa noga. Ale my tylko potrzebujemy rąk potrzebujemy. Jakby mu nogi zamiast rąk wstrzyknąć? Zmieńmy mu nogi, let's go, zacznijmy od nóg. Nie, zamontujemy mu nogi zamiast rąk, S? Dokładnie, też bym tak zrobił. Dawajcie, ja już mam jedną nogę, którą ja wziąłem nogę, bo nie wiem. Ja wziąłem lewą nogę, niechaj ktoś weźmie prawą nogę. Dobra, to przygotujcie dwie nogi, ja tu już jestem ekululantem przygotowany. Dwa lewa, razy, tak? Dwa musisz mu wstrzyknąć, musisz mu dobra, dwa panowie, wstrzyknąć. Dobra, panowie, jest troszkę przypał, bo serce mi upadło. Kiedy mam zacząć wstrzykiwać? Którą nogę wziąłeś? Ja wziąłem tą na końcu, ja wziąłem tą dobra. Na końcu. To ja mam jakby co, ten ekululant i będę czekać na wasz sygnał. Żeby wstrzyknąć. Ej, tutaj jest guzik panowie. Na górze, po ręce. To jest to, że pokazuje, że jest zamknięte, Mandzio. A, okej. Okay. Tam jest jakiś przycisk, a tu jest kanał wentylacyjny, pewnie da się tam dostać. Ty, ale trzeba zrobić, pa, chodźcie na chwilę. No. Tu jest dziura na górze i trzeba coś wrzucić i tam wciśnie przycisk po drugiej stronie. Dobra, wiem co trzeba wrzucić. Ej, ale wiecie, że tu jest kanał wentylacyjny gałgany? Tak, tylko chyba mówię. Chyba czymkolwiek. Gdzie? No tutaj. Tu w pokaż, pomieszczeniu. Mandzio, na chwilę. Ej, w pomieszczeniu jest kanał wentylacyjny. Ej, gałgany w pomieszczeniu. No czekaj! Tutaj. No leć nóżko. No nie da się tą girą. Pokaż, przepnę ty. Nie, to piłką czekaj, przepnij. Nie. To chodzi o to, że... A, dawaj, wrzuć tam piłkę po prostu. Cyk. Spadła noga. To jest zielone, jest. Dobra. To dawajcie, ręce zamienimy mu w takim razie. Ale tu trzeba najpierw wrzucić zepsutą rękę i wtedy da nam zwykłą. Ale to nie montujemy mu nóg? Był taki dobry plan. Nie no, ręce, tak? Nie no, go ręce, dobra, panowie, lecimy speedrun. Myślę, że tak, urwamy kolagen. Nie. Czy jest kolagen, Ja mam przygotowany, czekam na sygnał. Dobra, no to szykuj. Dobra, łapmy za rękę najpierw. Oj, dobra. Dobra. Szykuję pierwszą porcję kolagenu. Poszła? Ta pierwsza sukienta, idę po następną w razie czego. Ja już idę przygotować następną porcję. Dobra. Aha. Może on wcześniej tracił krew. No na pewno. A może wrzucić mu najpierw dużo krwi i później. No tak zróbmy. O właśnie, może krew mu uzupełnić najpierw trzeba. Gut, dobrze myślisz gdzie był. I mu trzeba urwać tą rękę, a nie obcinać. Ale jak się tnie, to on się wolniej krwawi. No aniżeli jak się wyrwie. No dobra, to musicie równocześnie kreować. Czekajcie, znajdźmy krew na samym początku. No krew jest tu w tym. No to weźcie. Ej, no nafidujcie go krwią, a ja pójdę otworzyć drzwi, okej? No właśnie. Dobra, ja idę naładować mu krew. Nawaliśmy krwi, dawaj, całą strzykawę. Tak, bo ma mało krew, krwi się okazało. Prasz, 800 miał, a teraz... No. O! Ty jak tankujesz go? No mówię właśnie. Patrz co mam, odsuń się. No może trzeba danka zrobić takiego. Tak, ja wiem. Nie trafiasz. O, dobra jest. Easy. Dobra, ładuję no i go. O, pięknie! O, ale to węsło, widziałeś to diabeł? Dobra, są dwie piły. 3880. Dobra już na razie zostaw 3. Nie, bo do 5000 można załadować, wiesz? 5 litrów. A dobra, no to tankuj. To więc zatankujemy go maksymalnie ile się da, żeby wiesz, trzymał jak najdłużej. Pełen bak poproszę. Tak. Do pełna bak. Poczekaj. O, dobra. Tankowanie. Dobra, 4200. Słuchajcie panowie, strzykawkę żółto trzeba zrobić tam bezpośrednio w miejsce, gdzie się usuwa. Zatem weźcie dwie strzykawki, jak my usuniemy kończyny, to wstrzykujcie z dwóch stron i my pobiegniemy z kończynami. Ale to może przed krojeniem. Nie, po krojeniu od razu po krojeniu. Dobra. Dobra, jak ty to robisz? Przepowiwujesz shiftem, na shifcie, nie? Tak, mam strzykawkę. Idę na drugą stronę. Idź po drugą stronę. Dobra, tnijcie. Dobra. I z shiftem. W lewo, o właśnie, w ten sposób. O właśnie, pomalutku. No, kroicie. Dobra. Strzykuj mu. Szybko! Dobra, mam rękę. Dobra, u mnie ty prawie zatamowane. Zatamowane, szybciutko biegnijcie. Już idę po jeszcze jedną dawkę tego kolagenu, jak coś. Dobra. No nie trzeba, ty zatamowane. Ale jak ten, ale jak musicie ucieknąć. Musicie włożyć tam. No włączyliśmy i nie ma. Może... Nie, w te miejsce, w tym miejscu. Może na odwrót ręce. Tak, na odwrót. Tak, na odwrót. No właśnie, lewą sprawą. Dawaj ją. Dawajcie, szybko, póki nie jest zielona. Dawaj świeżą. Biegnę. Tylko żeby na dobrą stronę wsadzić, Mandzio. Dawaj, montuj.
Dobra, jedna. Ja już mam swoją, Dawaj, dawaj, montuj, montuj. I drugą diabeł, wracaj ją. Dobra, no diabeł, szybko, bo nie wytrzymałem. Umieram! Delikatnie! No umiera! Diabeł, ej, no, sama ręka mi ucieka, no, spokojnie. Dobra, poczekaj, diabeł. Daj, ja chwycę u nas. Diabeł, weź ją wyrzuć. Nie wiesz, rzucił rękę na podłogę. Dobra, Zacha, lekarzu Zacha, zamontuj tą rękę, błagam was. Panowie, nie pchać się, Zacha, już proszę się nie pchać, proszę zamontować. Ona jest piana, ta ręka. No, no, zamontuj ją. No, Jezu, wreszcie, no, diabeł, panika była. Ej, nie, nie o to chodzi, wiesz, bo ja ją złapałem od przodu i ona mnie w łeb. Dobra, diabeł, nie tłumacz się. Ej, ale dobra gierka, dobra gierka. Dobra giera. Dobra giera. Elegancko.